W tym rozdziale omówimy ciekawą funkcję o nazwie Ripple Delete. Na początku jednak wykonamy import trzech klipów wideo. Zaznaczamy wybrane trzy klipy, klikamy na przycisku Otwórz. Teraz utworzymy sobie prostą sekwencję złożoną z dwóch klipów. Przemieścimy pierwszy klip na ścieżkę wideo numerze 1, przejdziemy troszkę na prawo, no i teraz umieścimy tutaj po prawej stronie drugi klip. Przeciągamy go na tą samą ścieżkę wideo. Może jeszcze ustalmy sobie inne powiększenie widoku. Chcemy obejrzeć naszą sekwencję w całości. Z rozwijanego menu możemy wybrać pozycję Fit, albo oczywiście skorzystać z kombinacji klawiszy Ctrl 0. W każdym razie teraz nasza sekwencja jest widoczna w całości. No to spróbujmy usunąć pierwszy klip. Zaznaczmy go, kliknijmy prawym i wybierzmy najpierw pozycję Delete. Popatrzmy, co się stało. Klip został oczywiście usunięty, pozostała jednak przerwa. Teraz, żeby tą przerwę zlikwidować, musimy złapać klip po prawej stronie i przeciągnąć go na lewo. Możemy jednak całą procedurę nieco uprościć. Naciśnijmy kombinację klawiszy Ctrl-Z dwukrotnie, żeby cofnąć ostatnio wprowadzone zmiany. Jeszcze raz usuńmy ten pierwszy klip, czyli klikamy prawym, wybieramy pozycję Delete. Oczywiście powstała przerwa. Teraz klikniemy w tym wolnym obszarze prawym klawiszem myszki i wybierzemy pozycję Usuń przerwę. Rzeczywiście, przerwa została usunięta, po prostu ten klip przeciągnięty został na lewo, na sam początek osi czasu. Tą procedurę możemy uprościć jeszcze bardziej. Ponownie naciśniemy kombinację klawiszy Ctrl-Z dwa razy, żeby przywrócić oryginalną sekwencję złożoną z dwóch klipów. Teraz skorzystamy z funkcji o nazwie Ripple Delete. Klikamy prawym i wybieramy Ripple Delete. Popatrzmy, co się stało. Jednocześnie wykonane zostały dwie czynności. Usunęliśmy klip po lewej stronie i zlikwidowaliśmy przerwę. No to cofnijmy sobie wprowadzone zmiany. Jeśli więc skorzystamy ze zwykłej funkcji Delete, no to oczywiście usunięty zostanie klip, ale pozostanie przerwa. Jeśli jednak skorzystamy z funkcji Ripple Delete, no to wykonane zostaną dwie czynności jednocześnie. Klip zostanie usunięty i przerwa zostanie zlikwidowana. No to popatrzmy na jeszcze jeden przykład. Do naszej sekwencji dodajmy kolejny klip. Przeciągniemy go tutaj na prawo i skorzystamy z kombinacji Ctrl-0, żeby wyświetlić widok całej sekwencji. Teraz usuniemy klip, który znajduje się po środku. Jeśli oczywiście klikniemy prawym i wybierzemy Delete, no to pozostanie przerwa. Teraz tą przerwę możemy zlikwidować. Albo kliknąć prawym i wybrać pozycję Usuń przerwę, albo ręcznie przeciągać wybrane klipy. Bo jednak sobie cofniemy wprowadzone zmiany, klikniemy prawym i wybierzemy oczywiście tym razem Ripple Delete. No i wykonane zostały oczywiście dwie czynności. Klip został usunięty i przerwa została zlikwidowana. Funkcję Ripple Delete możemy włączyć w jeszcze inny sposób. Naciśnijmy kombinację Ctrl-Z, żeby przywrócić oryginalny klip po środku. Możemy kliknąć po prostu w tym miejscu i rzeczywiście aktywowana zostanie funkcja Ripple Delete, czyli klip po środku został usunięty i przerwa została zlikwidowana. No to jeszcze raz może cofnijmy sobie wprowadzone zmiany. Funkcja Ripple Delete działa również po naciśnięciu klawisza Delete na naszej klawiaturze. Naciskamy klawisz Delete i rzeczywiście wykonane zostały dwie czynności. Klip został usunięty, przerwa została zlikwidowana. To działanie klawisza Delete możemy nieco zmodyfikować. Cofnijmy sobie wprowadzone zmiany, kliknijmy teraz tutaj po prawej stronie, w rozwiniętym menu klikamy na pierwszej pozycji Set Ripple Mode. Zauważmy, że teraz ta ikonka po lewej została przekreślona. Popatrzmy, co się stanie, jeśli teraz naciśniemy klawisz Delete. Klip został usunięty, ale przerwa pozostała. No to cofnijmy sobie wprowadzone zmiany, jeszcze raz kliknijmy w tym miejscu i ponownie kliknijmy na pozycji Set Ripple Mode. No to jeszcze raz naciskamy klawisz Delete i rzeczywiście teraz wykonane zostały obydwie czynności. Klip został usunięty i oczywiście zlikwidowana została przerwa.